dzisiaj kolejny raz jesteśmy w porcie. 6 rano, zobaczcie, wschód słońca. No jest nas kilka osób z składek team. Zaczynamy łowienie. Dzisiaj będę próbować nowe wędzisko. Jest to z tej samej serii co to moje poprzednie, czyli White Select. Tym razem mam Monster, czyli no to takie ich najmocniejsze wędzisko, a zarazem też najkrótsze, bo ma 2,30, czyli no takie najlepsze moim zdaniem wędzisko na port. Nam długie tutaj nie jest potrzebne, a dodatkowo no, ciężar wyrzutowy jest dosyć spory, bo 42 gramy. To jest to, o czym cały czas mówiłem, że te 20 gramów, które miałem wcześniej, 21, no to było dużo, dużo za mało. Tutaj mamy 41. Obecnie mam zamontowane obciążenie gdzieś tak około 60 i daję zupełnie radę, także wiecie, naprawdę bardzo fajne wędzisko. I spróbujemy dzisiaj troszeczkę tym porzucać, zobaczymy jak się sprawdzi, ale już widzę, że obciążenie nie robi jakiegoś wrażenia na tym wędzisku, także jest bardzo dobrze. Teraz tylko, żeby tylko jeszcze też śledzie współpracowały. Poranek, jak zwykle z kawą naszą władkową, klubową. No i zaczynamy łowić tutaj. O, zobacz, Kasia na bok. Pan już ma pełną choinkę. Także dzieje się, mimo tego, że dopiero co słoneczko wstało. Także jest dobrze. Panowie, słuchajcie, kawa. Wędzisko dgnie przy czterech śledziach. A tak pracuje, całkiem fajnie, wiecie, całkiem fajnie. No tutaj kołowrotek mi trochę nie domaga. A jeden zleciał, no, ale nie szkodzi. Początek dnia całkiem udany. Wędzisko zarąbiste, wiecie, tutaj naprawdę te wędziska takie całkiem delikatne, to sobie zostawcie w domu. No ten ciężar wyrzutowy 40, to myślę, tak jest odpowiedni do tego. Oczywiście wszystkie jakieś teleskopówki wchodzą w grę, to nie musi być takie jak ja mam. No ja jestem już trochę schorowany, mam bark trochę rozwalony, więc preferuję takie lżejsze wędzisko, dlatego tak jak inne. No ale poranek w porcie z Władek Team, jak zwykle widzicie, będzie się działo. Wymiar ochronny śledzia to 16 cm, o tym trzeba pamiętać, aczkolwiek bardzo rzadko zdarzają się mniejsze śledzie. Natomiast haczyk, rozwartość naszego haczyka to 6 mm. O tym musimy pamiętać. Jeżeli chodzi o to, ile śledzia można zabrać ze sobą do domu, no to jest 10 kg i uwierzcie mi, 10 kg śledzia to jest tyle, że to ciężko później przerobić, a tak jak przepisy nakazują, nie można bawić się w tak zwane rozdawnictwo ryb, nie można też sprzedawać ryb zakupionych, więc jak ktoś złowi 10 kg śledzia i chce faktycznie legalnie postępować z tą rybą, to żona z domu wywala. Także jeden wypad na śledzie może być raz na miesiąc, więcej na pewno nie.
dużym wietrze z plecionki robi się balon, więc jeżeli chcemy sobie tam czuć dno, to musimy używać ciężarków cięższych niż... No ja mam tutaj 20, więc cięższych niż 20. To wędzisko wytrzymuje do 40, no tak jest opisane, ale śmiało można używać 60 i ja właśnie to teraz zrobię. Taka wahadłówka Spinexa 20, sobie podpisałem, że ma 20 gramów. Do tego mamy obciążenie 30, akurat pomalowane fluorescencyjną farbą, ale zrobię wam film o tym, że to wcale dużo nie świeci, długo nie świeci, no ale jak już pomalowałem, to jest. Czyli mamy na kiju 50 gramów, jest teraz optymalnie obciążony, znaczy się jest przeciążony, ale bardzo fajnie daleko leci i teraz czujemy dno, także no to 50 gramów, to na to musimy się nastawiać, jeżeli jest wiatr i chcemy czuć to dno. Jak używamy odpowiednio małych haczyków, czyli tych legalnych, 6 mm, to często takie nam, powiedzmy, jakieś bratanki tubisów się trafiają. To jest dobijak, bardzo fajna rybka. Rybka używana też jako przynęta na zawodach wędkarskich z plaży. Choć te małe tubisy, które są poławiane na kasiorki, przez wędkarzy wprost z plaży, z wody tej przybrzeżnej, te są najlepsze, bo one są po prostu małe i fajnie wchodzą na haczyk, także pozyskiwanie takiej przynęty w taki sposób jest oczywiście legalne. No tutaj, tak jak widzimy, trafił się taki dobijak i one się bardzo często zdarzają. Tutaj może tak porównamy go do śledzia, o, położę go przy śledziu, zobaczcie. Jest dłuższy od śledzia, tak jak widzicie, ale no tego mięska ma zdecydowanie mniej. Oczywiście można go też spożywać, także jest bardzo dużo ludzi, którzy uwielbiają wręcz to mięso takich właśnie rybek. No ale no to taka ciekawostka. Dzisiaj zdecydowanie więcej jest śledzia niż tubisa, czy tam dobijaka, ale bywa tak, że naprawdę się człowiek nastawia na śledzie, przychodzi tutaj i ciągnie właśnie dobijaka za dobijakiem, na choinkę, na zwykłą choinkę i czasami się zdarza nawet pełna choinka, także macie to gdzieś tam na odcinku sprzed 2 lat, jak zaczynałem tworzyć tą Władek TV, to byłem właśnie na latarni portowej i co chwilę właśnie wędkarz, który łowił śledzie, no próbował łowić śledzie, łowił to dobijaki i wrzucał mnie tak do góry na tą latarnię i chyba tam, nie wiem, po 4-5 minutach to miałem taką pełną garść, tam nie wiem, 20 tych dobijaków. Także no, jest tych rybek u nas w morzu sporo i naprawdę warto przyjechać wędkować w morzu, bo w jeziorach no, tych ryb moim zdaniem nie ma aż tyle. Ja też jestem członkiem PZW i dużo łowię na jeziorach i naprawdę trzeba się troszeczkę nabiegać, naskakać, żeby wyłowić coś, a tutaj tak widzicie, o, i można złowić też reportera przy okazji. Także tutaj się dzieje. Na przewieszkę można złapać też flądrę. Taka ciekawostka. Bo pokazywałem wcześniej tego tubisa dużego, czyli tego dobijaka, że na przywieszkę bierze, ale flądra też potrafi wziąć. To flądra jest takim odkurzaczem w morzu i bierze na wszystko. Także nie ma co się dziwić, że na nasze przywieszki też potrafi wziąć flądra. Nie za duża, ale jest. Siedzimy w porcie. Tym razem, tak jak widzicie, w tle mamy latarnię naszą portową, czyli siedzimy pod latarnią. Trochę głupio zabrzmiało. No dobra, no ale stoimy pod latarnią. Jest tutaj nas z klubu kilka osób, ale tak jak widzicie, no jest około 15-20 wędkarzy. Środek tygodnia, rano i no mimo to jest nas aż tyle. Obok Grzegorz od nas z klubu łowi całkiem skutecznie, bo co chwilę wyciąga pełne choinki. Grzegorz, ile lat już na te śledzie chodzisz? Na śledzie w sumie niedługo, bo drugi rok. Wcześniej troszkę zacząłem w ogóle od dorszy, od kutrowania, od kutrów. Ale no tak pomalutku plaża, później właśnie śledzie, sandacze w porcie i tak pomalutku, ale w sumie śledzie 2 lata. Słuchaj, najlepszy port czy najlepsze miejsce na śledzie, bo wiem, że nie tylko u nas we Władysławie łowisz.
Oczywiście, byłem w kilku miejscach, ale najlepszym portem wydaje mi się jest Łeba. Tam naprawdę, jeśli ktoś chce połowić, to naprawdę można połowić. Byłem też na Górkach Wschodnich, akurat, no, ja może nie trafiłem, bo dwa lata pod rząd byłem ostatnio i no, niewiele się działo, nawet mniej jak we Władysławowie. Ale w Łebie każdy wyjazd tak owocował naprawdę super, super połowy. Z tego co wiem, to w Łebie nie zawsze można łowić tego śledzia. Tam są jakieś okresy ochronne chyba, coś takiego, nie? No i to bardziej jest chyba spowodowane tym, że tam są okresy zarybiania. I z tego co się orientuję, to bodajże teraz od 18 kwietnia do bodajże 13 maja, czy no dokładnie nie pamiętam, ale do połowy maja będzie zakaz łowienia jakiegokolwiek w porcie. Oni zarybiają tak samo podobnie jak jest w Kołobrzegu, w Świnoujściu, to właśnie to, a to wszystko jest podane w internecie, w monitorach. Oczywiście tutaj od razu powiem, że macie tutaj nade mną napis. Kasia, troszeczkę pokaż chmur. Chmur trochę pokaż. O, właśnie, widzicie. Tam na niebie macie bardzo ładny napis, od kiedy do kiedy można łowić rybki w Łebie. A u nas we Władysławie, z tego co wiem, to chyba nie ma takiego terminu ochronnego na te śledzie. No, tak jak już mówiłem, 10 kg śledzi można wyciągnąć, śledź 16 cm, haczyk 6 mm. I ty jesteś zwolennikiem właśnie tych malutkich haczyków, z tego co widzę. Tak, wolę po prostu wyjąć mniej te rybki, ale wydaje mi się, że te małe haczyki są bardziej skuteczne. Kasia, pokaż tutaj właśnie te haczyki, zobacz, o. Tak wygląda taki haczyk, no, 6 mm, bo na takie haczyki można łowić, nie większe. Oczywiście. O, bardzo fajne i skuteczne są, także wcale nie ma co przesadzać z tymi haczykami. W poprzednim odcinku ja tam powiedziałem wam, że można, że pokazywałem ten pyszczek śledzia i no, takie stwierdzenie rzuciłem, że w zasadzie każdy hak tam się zmieści, bo taka jest prawda, ale no, to, że każdy hak się zmieści, to nie znaczy, że zaraz tam trzeba jakimś tam 14-mm rozwarciem jechać, bo wtedy się śledzie po prostu podhaczają i to już takie troszeczkę kusownictwo się z tego robi. A tak jak widzimy tutaj Grzegorz, no, skutecznie na takie bardzo małe haczyki łowi. Grzegorz, powiedz mi, czy jakiś, zauważyłeś, że jakiś kolor jest bardziej skuteczny od innego? Ja używam tylko dwóch, z końcóweczkami czerwonymi i białymi, ale częściej z czerwonymi, bo jednak chyba bardziej chyba ten czerwony reaguje kolor. No, generalnie nie używam żadnych koralików, żadnych dodatków, jakichś sreberek. No, wydaje mi się, że to jest zbędne, bo to wręcz przeszkadza. Takie jest moje zdanie. Niekiedy nawet potrafią na sam goły haczyk wziąć, bez żadnego koloru. To jest po prostu śledź. Słuchaj, dzisiaj mamy taki troszeczkę odcinek też o wędziskach, bo mam troszeczkę mocniejsze wędzisko Dragona. Według ciebie wędzisko takie najlepsze do połowu śledzi, jaki ciężar wyrzutowy powinno mieć? Ja używam akurat federków w dwóch długościach, ten jest akurat 360 i on ma wyrzut do 120, ale ma 5 wymiennych szczytówek, także mogę sobie dobierać miękkość i tak dalej, także wydaje mi się, że ten kij jest bardzo dobry. Mogło też być troszkę krótsze, bo nie każdy lubi długie. Ja jestem zwolennikiem dłuższych wędek. Bardziej to czuję, lepiej brania. I widać po samej końcówce szczytówki, jak ona pracuje. Ciężarek jest naprawdę 30 gram, ale jest bardzo czuła. Powiedz nam, bo widzę, że masz też plecionkę, czy plecionka, czy żyłka, ale do śledzi, bo tutaj mam odcinek o śledziach tylko i tutaj jak wcześniej niektórzy widzieli, że ja na plecionkę łowię, to tam się zaczęli śmiać, że plecionka na śledzie, no to przeraz formy nad treścią, a co to ty myślisz? Ja myślę, że jednak dobra, cienka plecionka jest lepsza od żyłki, lepiej przenosi czucie, to też zależy od wędki jakiejś oczywiście używał, jeżeli jest gruba, no to na tej plecionce też nie wyczujemy. Ja jednak myślę, że na tej plecionce lepiej się wyczuwa brania. No wiadomo, plecionka jest o tyle gorsza, że w razie splątania, no niestety, już nie zrobimy nic, tak? Żyłki mi się wydaje, że są bardziej częściej używane z względów ekonomicznych, bo niestety na żyłeczka, jak się poplącze, czy coś mu łatwiej odciąć, a plecionka no niestety są to już koszta. Nasze śledzie dożywają do 18-20 lat nawet, także takie malutkie żyjątka rybki, a czasami zdarza się, że ta rybka jest starsza od wędkarza, który ją złowił. Jako ciekawostkę powiem wam, że taka samica śledzia składa do 20 tysięcy jajeczek ikry. Ikra ma od 1,2 mm do 1,5 mm średnicy.
I największą chyba taką ciekawostką, którą jak przeczytałem, to aż się zastanowiłem i to sobie poprzeliczałem. Największą ciekawostką jest to, że z tych 20 tysięcy jajeczek przeżywa tylko do 6 śledzi. Ten osiąga ten wiek dorosłości, także no to jest, to daje do myślenia. Jako też ciekawostkę można powiedzieć to, że po złożeniu tych jajeczek po 10 dniach mniej więcej te śledzie się wykluwają, jakby to tak można było powiedzieć. Śledzie żywią się, dorosłe śledzie żywią się skorupiakami i małymi robaczkami, za to te małe śledzie, no oczywiście odpowiednio mniejszymi skorupiakami i larwami mięczaków. No tutaj to ostatnio, w ostatnim odcinku żeśmy próbowali też się wypytać wędkarzy, co, czym się żywią śledzie, i to tak nie do końca wszyscy wiedzieli, więc no ja sprawdziłem i już teraz wiemy. Jeżeli chodzi o wymiar ochrony śledzia, to mamy 16. Takie najczęściej spotykane śledzie, no to jest 25 do 30 cm. To są takie najczęściej, jak się poławia w ławicach. Ale śledź może mieć maksymalnie 45 cm. Także całkiem pokaźnych rozmiarów śledzior może nam się też trafić. Jeżeli chodzi o wędziska, które używamy do połowy śledzi, to naprawdę nie ma co przesadzać. Każde wędzisko jest dobre. Ciężar wyrzutowy, to zależy od wiatru i od tego, gdzie łowimy. Śledzia można łowić na różne sposoby. Przeważnie jest na dnie, czyli musimy dysponować takim wędziskiem, które po prostu będzie odpowiednio mocne do tego, żeby zarzucić nasz ciężarek w miarę duży. Czasami to jest nawet 50 gramów na odpowiednią odległość i wtedy sobie tak jakby sandaczujemy. Po prostu sprawdzamy dłuższą powierzchnię dna i w tym jest jakiś sens, wiecie, bo tak jak próbowaliśmy na śledziach pierwszych, kiedy ja miałem bardzo, w pierwszym odcinku, kiedy ja miałem bardzo delikatne wędzisko i bardzo mały ten ciężarek, nie czułem dna i po prostu nie łowiłem śledzi. Obecnie, kiedy mam mocniejsze wędzisko, nawet dziś przy dzisiejszym wietrze, widzieliście przed chwilą, wszystko się poprzewracało, tam Andrzej reanimuje to. To wędzisko mocniejsze daje radę. Mocniejsze, no ja mam 41 gramów, więc to nie jest jakieś ekstremalne, ale jest to już jest ok. Jest ok, czuć te brania, także jest bardzo, bardzo dobrze. Oczywiście no nie ma co szaleć, wiecie, to są tylko śledzie, także wędzisko takie za 20-30 zł też daje radę. Jeżeli chodzi o kołowrotek, no to byle jaki też da radę. Daleko nie zarzucamy, wyciągamy śledzie czasami, że tak powiem, spod burty, czyli zaraz z tego nadbrzeża. I naprawdę zabawa jest przednia. Dzisiaj, tak jak widzicie, kilkanaście osób, kawa z Władek Team w porcie. Wszyscy zadowoleni, pogoda dopisała, nie pada deszcz, ale wieje. Za to bardzo mocno wieje, mam nadzieję, że tym razem na naszych mikrofonach nie będzie aż tak wiatru słychać. Spadł jeden, no spadł drugi. Dzisiaj łowimy dla Kasi, naszej operatorki kamery. I to nie, żeby rozdawnictwo było ryb, o nie, nie, bo Kasia tutaj ciężko pracuje, także jest z nami, a po prostu ja łowię dla niej. Przenieśliśmy się do portu, ponieważ w porcie są tubisy, a że w sobotę mamy kolejny nasz zlot w Władek Team na plaży, także tubisy się przydadzą. Na te malutkie haczyki, tak jak już Wam pokazywałem, te 6 mm, aczkolwiek ten jest nawet chyba jeszcze mniejszy. Takie tubisy to już jest bardziej tubis niż ten dobijak, ale właśnie o takie tubisiki nam chodzi, bo te są najlepszą przynętą w surfcastingu. No i no, łowimy je dosyć skutecznie, wiecie, także jest już 9, w pół do 10, śledź przestał brać, ale tubisy są. O, tam Kasia weź na Andrzeja. Andrzej ma następnego tubisa. Czy to śledź jest, no? Chyba bardziej tubis, wiesz, bo się mocno rusza. Dobra. Czyli wiecie, no warto przyjechać do portu, połowić. To jest ostatni odcinek o śledziach, nie będziemy Was więcej katować.
w zasadzie większość powiedzieliśmy, co chcieliśmy Wam przekazać. Jak macie jakieś jeszcze sugestie, to piszcie w komentarzach. Następne odcinki najprawdopodobniej będą już o troci, bo troszeczkę jej się pojawiło i spróbujemy sobie pospinningować u nas na Rozewiu. To tyle. Zapraszam do subskrybowania kanału i trzymajcie się. Cześć!